Kaślary, drogi redaktorze, Polska odzyskała niepodległość. Dźwiga się z ruin i odbudowuje swoją państwowość, życie gospodarcze i kulturalne. W organizacji szkolnictwa duży udział przypada zakonom nauczającym, a wśród nich Urszula. Nie, koło Poznania powstał dom, pierwszy dom macierzysty nowej galerii, która wyrosła na starym, czcigodnym dniu urszulańskim. Poświęcona jest szczególnie sercu Jezusa, a ubrana w szare habity. Tu znalazły przystęp polskie sieroty przywiezione z Danii, a także wiele innych dzieci bezdomnych, opuszczonych, które przygarnęły się w tych ciężkich, powojennych czasach. Matka porywa się z potyką na słońce, mówiono mi, kiedy postanowiła wskrzesić cenny zabytek z XIII wieku, jakim jest klasztor podominikański w Sieradze. Dziś odrestaurowano truskami. Dziecko najważniejsze. Dlatego organizuję domy opiekuńczo-wychowawcze. Muszę także zająć się młodzieżą. Jadę teraz do Rzymu. Myślę o ludziach biednych, najbardziej pokrzywdzonych. Chcę w jednej dzielnicy Rzymu na Via Borgia otworzyć placówkę charytatywną, apostolską. Serdecznie do Rzymu zapraszam. Urszula Rybowska. A! Postscriptum. Cieszę się, że doceniliście Rejmonta i daliście mu za wnioków Nobla. Lubię was szczerze. Czy ja muszę natychmiast odpisać? Oczywiście.